Oliwer Pochwat, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Temat Dnia w TVNN i tradycyjnie na początku, zanim przedstawię mojego i Państwa gościa, zwracam się do Was z prośbą o wspieranie wolnych, niezależnych i przede wszystkim polskich mediów. Tak więc jeżeli cenicie sobie naszą pracę i chcecie, abyśmy się dalej rozwijali, cóż mogę więcej powiedzieć? Tu jest numer konta. Dzisiaj moim Państwa gościem jest przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, we wtorek na specjalnej konferencji prasowej posłanki Koalicji Obywatelskiej, pani Katarzyna Piekarska, pani Dorota Łoboda, pani Monika Rosa, pani Jolanta Niezgoda oraz pani poseł Małgorzata Trat przedstawiły projekt ustawy, który raz na zawsze zamknie w Polsce przemysł, branżę futrzarską. I wszystko wskazuje na to, że ten projekt tej ustawy zostanie złożony dzisiaj w polskim Sejmie. Panie ministrze, w pana ocenie ten projekt zostanie złożony, zostanie ta ustawa przepchnięta przez Sejm, czy może jednak ta branża futrzarska jest dalej, może dalej spać spokojnie? Wie pan, dla mnie to jest potwierdzenie pewnej obsesji, jaką mają posłanki generalnie lewicowe. Ten niechęć do zwierząt, twierdzenie okraszone miłością do zwierząt oczywiście, natomiast chęć likwidacji hodowli zwierząt, gdzie zwierzęta futerkowe mają być na pierwszy ogień, a później pójdą następne gatunki. Nie dziwię się, że one to składają. Natomiast to jest pytanie, czy zdrowy rozsądek w Sejmie będzie panował, czy emocje. Zresztą lewica generalnie zajmowała się zawsze sprawami społecznymi, socjalnymi, pracownikami, sprawiedliwością społeczną, a teraz się okazuje, że ważniejsze są zwierzątka, walka o wprowadzenie aborcji, związków partnerskich, czyli to są te tematy, które mocno różnią lewicę obecną, nazywającą się lewicą od tego, jak ona historycznie była kształtowana. Ja przypomnę, że próby wprowadzenia likwidacji branży futerkowej już były podejmowane, to jest ta słynna piątka dla zwierząt. Teraz ona będzie wracała w kawałkach, w plasterkach. Na początek zwierzęta futerkowe, pewnie za chwilę, zresztą już jakąś nadpobudliwość wykazują organizacje prozwierzęce, Otwarte Klatki, Viva, które poczuły krew, poczuły, że mogą się w tej chwili trochę znowu pokazać. Pewnie następne jakieś rozwiązania, które były w piątce dla zwierząt, będą przepychane przez Sejm. To jest test dla partii, wydaje się, zdroworozsądkowych. To jest test na pewno dla PSL-u. Czy PSL jest podzielone. Tutaj trzeba powiedzieć wprost, bardzo jest podzielone. Poseł Maliszewski jest na przykład za tym, żeby ten przemysł zostawić, a na przykład marszałek senior polskiego Sejmu, pan Marek Sawicki, no mówi, że jednak trzeba to zlikwidować. Tam bardziej złożone, ja z nim rozmawiałem, to nie jest człowiek nierozsądny. Twierdzi, że należy zastosować długie okresy dostosowawcze, wejścia, tam odszkodowania, ale generalnie to jest test dla PSL-u, czy w dalszym ciągu czuje się, czy może to uległo zerwaniu, czy czuje się jednak reprezentantem wsi i jego głosy wsi zabiega, czy już ma w nosie rolników, bo teraz chce być nowoczesny, proekologiczny, lewicowy. To jest test dla PSL-u bardzo wyraźny. To jest również test, i podkreślę to mocno, to jest test również dla Prawa i Sprawiedliwości. Przecież głupota piątki dla zwierząt, owszem popierana wtedy przez lewicę, ale została wymyślona przez prezesa Kaczyńskiego i jego otoczenie, wykorzystujące infantylne podejście szefa partii, lidera, który nie tylko zapewne mnie opowiadał, że jego stosunek do zwierząt zdeterminowała taka sytuacja, wydarzenia, kiedy on z bratem, 6-letni chłopcy, widzieli, jak ciocia na wsi obcięła kurze głowę, no i ugotowała zapewne dobry rosołek dla bliźniaków z Warszawy, który pewnie im smakował, ale to było dla nich takim wstrząsem, że jego podejście do zwierząt, powtórzę jeszcze raz, infantylne, to jest podejście, które może być dla dzieci w przedszkolu, ale nie dla kogoś, kto chce być strategiem i mężem stanu, ale ono decydowało
Zresztą chociaż mnie dotknęły osobiście konsekwencje nieakceptowania takiego łamania sumień, które wtedy miało miejsce w PiS-ie. Ja widziałem posłów, którzy wręcz płakali, zastraszeni głosowaniem, ale najbardziej zabolało, i to pewnie wróci w tej debacie, stwierdzenie pana prezesa publicznie wygłoszone, że ci, którzy są za piątką dla zwierząt, to są ludzie dobrzy, a ci, którzy się nie godzą z tym idiotyzmem, który ona prezentowała, pomijając również ogromne skutki polityczne, odwrócenie się wsi od Prawa i Sprawiedliwości, ale że ci ludzie są źli. Więc ja kiedyś panu prezesowi powiedziałem, że niech się w roli pana Boga nie ustawia. O tym, kto jest dobry, a kto zły, to najwyższy zadecyduje. To wraca, ta historia wraca, to jest takie déjà vu, więc nie wiem, jak to się potoczy. Natomiast dla mnie jest to oczywiste, że jest to obsesja związana w ogóle z hodowlą zwierząt. Na początek by się tłumaczyło, że futerkowe są niepotrzebne, ale jednocześnie chyba również i twórcy ustawy wiedzą, że zapotrzebowanie na futra na świecie wcale nie maleje. Znaczy, panie ministrze, pozwoli pan, że ja panu wejdę w słowo. To, czy to zapotrzebowanie na futra na świecie jest, czy nie ma, to jest, myślę, kwestia na osobną dyskusję, ale ja zauważyłem, że podczas zawsze dyskusji o tym, czy ta branża, ten ważny sektor rolnictwa powinien być utrzymany, pojawia się bardzo jeden ważny aspekt, o którym nikt nie mówi. Jakie będą następstwa likwidacji? No bo wszyscy zakładają, że no, zlikwidujemy przemysł futrzarski, nie będzie hodowli, nic się nie stanie. Ale przecież gdzieś te odpady poubojowe, na przykład z ryb czy z drobiu, no będą musiały trafić. Teraz trafiają do przemysłu norkowego, a będą musiały trafiać do spalarni. Spalarnie są w rękach niemieckich, więc automatycznie koszty wielu produktów wzrosną. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Właśnie o tym trzeba mówić. Wie pan, jest ważny rynek światowy. Zapotrzebowanie na futra jest, to jest dochodowe przedsięwzięcie. Jeżeli nie będą hodowane w Polsce w dobrych warunkach, które spełniają normy unijne, jeżeli są gdzieś patologie, to trzeba indywidualnie zwalczać. Natomiast to przejdzie, te hodowle przejdą do Rosji. Czyli właściwie ci, którzy chcą likwidować hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce, no, działają na rzecz Rosji. I drugie, równie ważne, a może ważniejsze, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego z ubojni odbywa się właśnie przez zrobienie z nich paszy dla norek, bo właściwie w Polsce tylko norki pozostały, lisy są w śladowej ilości. I jest to najbardziej ekologiczna utylizacja odpadów poubojowych. Zwierzęta po prostu je zjadają. Natomiast jeżeli nie to, no to już czeka w gotowości niemiecka firma, która weszła parę lat temu, jakby przewidując, że w Polsce będzie likwidacja hodowli norek i będzie utylizacja, która jest nieekologiczna, to jest palenie w piecach, a jednocześnie no, miliardy na tym ta firma będzie chciała zarobić, czyli to jest napędzanie interesu, jakichś interesów gospodarczych dla niemieckiej firmy w Polsce. No ja tylko przypomnę, ja tylko przypomnę, po prostu mówić, no. Ja tylko przypomnę, panie ministrze, że jedna osoba związana kiedyś z tymi różnymi organizacjami prozwierzęcymi dała się nagrać, jak wprost powiedziała, że jest dogadana z niemieckimi firmami, które specjalizują się właśnie w przerabianiu czy też spalaniu tych odpadków poubojowych. Jednak do tego jeszcze wrócimy. Pozwoli pan, że ja w tym momencie powołam się na panią Małgorzatę Tracz, która w Sejmie podczas tej konferencji prasowej powiedziała, zaktualizowany na przełomie 2023-2024 projekt jest umową społeczną między państwem, obywatelami, hodowcami. Wraz z wejściem w życie nie będą mogły powstawać nowe fermy zwierząt hodowlanych na futra. Od 2029 roku nie będą mogły powstawać nowe fermy futrzarskie. No ale właśnie co ciekawe, no, umowa społeczna będzie zakładała, że hodowcy dostaną pewne, niepełne odszkodowania. Pracownicy tych ferm będą mogli liczyć na 3-miesięczne odprawy. No ale właśnie umowa społeczna. Przecież rolnicy są częścią społeczeństwa. Tutaj wychodzi na to, że nikt z nimi tego nie konsultował, ale jest mowa o jakiejś umowie społecznej. Tak, to jest dobre pytanie. Z kim ta umowa społeczna została zawarta? Z organizacjami prozwierzęcymi, które mają w tym żywotny interes, bo swoim działaniem zarabiają ogromne pieniądze, czy z tymi właścicielami
ferm, gdzie są hodowane zwierzęta futerkowe, bo na pewno nie jest to umowa z polskimi rolnikami. To zresztą przez rolników jest odbierane jednoznacznie. Na początek te może najbardziej kontrowersyjne zwierzęta futerkowe, bo twierdzenie, że one są ludziom niepotrzebne, ale przecież ci sami ludzie, ci różni tam ekologiczno-lewicowi działacze, posłanki mówią o tym, że nie powinno się jeść mięsa i hodować zwierząt na mięso, ba, krowy, które produkują metan i niszczą ponoć kulę ziemską, która przecież płonie i trzeba zlikwidować hodowlę bydła, picie mleka. Głupota pani europoseł Spurek o tym, że z gwałconych krów to mleko jest pozyskiwane. To jest wstęp. Na początek trzeba rozwiększyć opinię społeczną, zarzucając przeciwnikom likwidacji hodowli zwierząt, że są niemoralni, nieetyczni, cyniczni. Takie głosy na mnie na przykład, taka krytyka, takie hejty spadają. Więc zdezawuować argumenty tych, którzy mówią o przydatności wartości rynkowej, ale również i proekologicznej tej utylizacji dokonywanej przez zwierzęta. Trzeba rozmiękczyć opinię społeczną, grać dziećmi, ludźmi wrażliwymi, które nie mają żadnego doświadczenia życiowego. Ubolewam, że prezes Kaczyński, człowiek już w podeszłym wieku, ma takie infantylne podejście do zwierząt. To będzie test również dla niego i jego otoczenia. Więc to jest pewien proces, który się rozpoczął. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek w Prawie i Sprawiedliwości i w PSL-u zablokuje tę głupotę i rolnicy w Polsce, oczywiście poprawiając warunki życia, dostosowując warunki do behawioru zwierząt, do ich oczekiwań, zapewniając dobre warunki tak zwanego dobrostanu zwierząt, to dotyczy wszystkich gatunków zwierząt, ale będą mogli dalej w Europie hodować zwierzęta, bo zapotrzebowanie między innymi na mięso, o czym się nie mówi, to są dane Banku Światowego, w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na świecie na mięso wzrośnie o około 85%. Rolnicy muszą produkować również mięso, a konsekwencją jest zagospodarowanie odpadów, które w tej chwili w sposób najbardziej ekologiczny, powtarzam to jeszcze raz, najbardziej ekologiczny, są zjadane przez zwierzęta mięsożerne, głównie przez norki. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek jednak zwycięży. No ale panie ministrze, tutaj pojawił się wątek moralności, wątek etyki. No jakoś dziwnym trafem dla pewnych środowisk bardziej moralna jest troska o zwierzęta, ale w przypadku ludzi to już na przykład nie, no to te środowiska jakoś tak dziwnym trafem postulują aż przesadną ochronę zwierząt, ale z drugiej strony wprost mówią, że życie nienarodzone jest nic nie warte i można usunąć. Panie redaktorze, to jest dla mnie największy problem, największe niezrozumienie, że ci sami ludzie, którzy tworzą wręcz religię prozwierzęcą, chcą udowodnić, że zwierzęta są równe ludziom, ci sami nienawidzą ludzi, godzą się na zabijanie nienarodzonych dzieci, godzą się na eutanazję, na atak na ludzi, nienawidzą ludzi. Często to jest kompensowanie zapewne swoich fobii, swoich jakichś traum życiowych, nienawiści do ludzi i twierdzenie, że kochają zwierzęta. Coś się porobiło w sumieniach, w głowach ludziom w Europie, również w Polsce, ale mam nadzieję, że tych, którzy mają zdrowy rozsądek, jest więcej. To panie ministrze, zostały nam 2 minuty, taka teoria spiskowa na koniec. A może ten projekt nie wychodzi przypadkowo. Polskie Stronnictwo Ludowe dostało srogie cęgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lewica to samo. Zandberg nawet mówi, że ta Platforma Obywatelska nie realizuje ich pomysłów, a przecież to był warunek koalicji. I może ten projekt wychodzi właśnie celowo, żeby już definitywnie pogrążyć Polskie Stronnictwo Ludowe, a Lewica jakoś próbuje się wewnątrz Koalicji Obywatelskiej wzmocnić albo uwiarygodnić i też sprawdzić Donalda Tuska. Może to są prawdziwe intencje. Ja bym tego nie wykluczał, bo Tusk okazał się perfekcyjnym killerem swoich przystawek. To, co zrobiono z Kosiniakiem-Kamyszem, te przecieki w Onecie,
związane z tragedią, śmiercią żołnierza, były celowe, ale PSL, godząc się na koalicję z Donaldem Tuskiem i jego formacją, chyba był, nie był naiwny, mam nadzieję, i wiedział, że to może ich spotkać. Jest rozgrywanie, jest rozmiękczanie, marginalizowanie koalicjantów po to, żeby część może z nich przejąć, wchłonąć. Premier Tusk jest niewątpliwie bardzo sprawnym, cynicznym, ale sprawnym politykiem, rozgrywa PSL. Lewica ulega powoli anihilacji. Ja nie będę z tego powodu płakał. Inna sprawa, że to jest lewica, której ja nie rozumiem, bo jeszcze wrażliwość społeczną tak zwanej starej lewicy, która troszczyła się o, w pewnym uproszczeniu powiem, prostych ludzi i sprawy, które ich dotyczą, to ja taką lewicę szanuję, chociaż mam poglądy prawicowe. Natomiast ta obecna lewica zostanie wchłonięta przez koalicję obywatelską i myślę, że taki los ją spotka. Ta ustawa może być rzeczywiście pewną wrzutką, która ma dodatkowo jeszcze być detonatorem, który przyspieszy pewne procesy na scenie politycznej w Polsce. I tutaj, panie ministrze, postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Szanowni państwo, moim państwa gościem w programie Temat Dnia w TVMN był przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich waszych widzów. Szczęść Boże. Daj Boże, bardzo dziękuję, panie ministrze. Z państwem widzę się już za chwilę i tradycyjnie zachęcam. Wspierajcie wolne media i niepokornych dziennikarzy. Oliver Pochwat, bardzo dziękuję. A, i tu jest numer konta. Do zobaczenia.